Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w ramach zastępstwa za Bazgrojki będzie Splatpak. Dokładnie tak, czyli myślę, że coś sympatycznego dla osób, które trochę narzekały, że dawno u mnie Splatpaka nie było, czyli Splatpak TV, pierwsza polska telewizja poświęcona grze w paintball. Jesteśmy ponownie tutaj z drogim Brachem Grzechem. Tychy, Cielnice, dobrze mówię? Dokładnie, dobrze. Dokładnie. I tutaj zaraz pokażemy Wam nową modernizację pola, nowy obiekt, który na pewno będzie jakoś fajnie wpływał na wachlarz, zachowanie opcji taktycznych, teraz strategicznych. Slot House, tak? Dobrze mówię? Dokładnie, slot. No to sobie już tutaj przejdziemy elegancko. Okej. Okay. Rozumiem, że to, że się zbliżamy, tak? Dokładnie. Okej, okay, no wygląda to okej, okay. Przynajmniej z tej perspektywy zobaczymy, że to cała magia tkwi we wnętrzu, się domyślam, prawda? Okay. Z jaką myślą robiłeś tego Slot House'a, Grzechu? Powiem Ci, jakoś po ostatnim Splatpaku, jak już Wam powiedzieliśmy, prywatnie, stwierdziłem, że przydałby się coś takiego, który, na których polach nie ma tego. Rozumiem. No i powstała opcja powstania, cały projekt, żebyśmy mogli zbudować słota. No i tak powolutku w tym roku zaczęła się akcja budowy tego. Praktycznie można powiedzieć prawie miesiąc trwała jego budowa. Budowałem go ja wraz z klubowiczami klubu Slot Hunters, za którym pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy ich. I tak powolutku do przodu siłami jesteś tu, gdzie jesteś. Słuchaj, bo mi to tak przypomina jakby najnowszy dodatek do Battlefielda 3, który wyjdzie w czerwcu, Close Quarters, wiesz. Zmagania, potyczki na bliższy dystans w zwarciu. Powiedz mi, bo wiadomo, tutaj jest większe prawdopodobieństwo dostania z bliska. Tu trzeba specjalnie klamki, rozumiem, skręcić, czy niekoniecznie? Ogólnie tak. Jeżeli ja mam na dyspozycji u siebie w firmie Tiberiusy tak 8, jest to broń krótka z zmiennym magazynkiem na 8 kul i głównie powstało to z opcją, aby takie markery tu grały, choć zdarza się, że osoby po prostu z dłuższymi markerami wchodzą i grają tu, jednakże no, są od razu informowani, aby po prostu odległość strzału była minimum 5 metrów. Chociaż powiem szczerze, że jeżeli ktoś tam wchodzi do środka, widzi jak to wygląda, no ten słot daje duży respekt. Nie ma tu szaleństw, trzeba po prostu tutaj pomyśleć zanim się wejdzie. A powiedz mi, Grzechu, to jest na zasadzie, że gracie na całe pole i Slot House gra, czy są na przykład gry tylko na Slot House? Gra dodatkowo Slot House. Na Slot House, tak jak wcześniej wspominałem, niedawno skończyliśmy. Będą pisane scenariusze tutaj na ten budynek. Jeżeli możemy się cofnąć, z tyłu budynek jest cały obchodzony, więc można go całego przejść tyłem, nie trzeba wchodzić do środka. Jeszcze tutaj drobne poprawki będą robione w postaci przeszkód, tak aby pole było o wiele, wiele lepiej grywalne niż w wcześniejszym Splatpaku, chociaż i tak pole się bardzo dużo zmieniło. No właśnie widzę, że jakby tak umocniliście przeszkody, one są bardziej solidne. Opony są już troszeczkę inaczej rozłożone, są praktycznie trzy stanowiska dla dokamerowania zrobione. A, faktycznie. No cały czas do przodu. Faktycznie. Właśnie no. Tam, który nagrywasz, to jest... To jest standardowy, ten środkowy, nie? Środkowy. Tam jest teraz zrobiona przeszkoda X, ale w razie, jeżeli jest większe imprezy, są, automatycznie wchodzi tam sędzia, jako sędzia główny. Jako sędzia główny. No to czyli fajny, fajny standard. Dobrze, kochani, także standardowo. To była teoria w ramach obiektu pod kryptonimem Slot House, który mieliście okazję zobaczyć właśnie przed chwilą, jak i pewne modernizacje wdrożone już, myślę, doskonale znane Wam pole w Tychach w Cielnicach. I oczywiście druga część programu to Switaś na praktyka. Zapraszam. Witam Was ponownie. Tym razem przenosimy się już bezpośrednio na pole. Zarejestrujemy sobie jakąś potyczkę z troszeczkę z innej perspektywy niż to miało miejsce ostatnio, czyli z tego centrum, żebyście mieli taką relację trochę boiskową, mniej szarpa. Slot House jest z tyłu, gra umożliwia bardzo fajne flankowanie. O wiele lepsze, tak, niż na przykład typowy Snake, ze względu na to, że można stać. Tym bardziej, że okna nie są wylotowe właśnie na tą stronę zewnętrzną.
Także jesteśmy praktycznie kryci z lewej i prawej i trzeba pruć stąd w tym kierunku, a także odsłaniać się z tej strony, żeby ktoś nas od tyłu nie okrążył. Dobra. Tyle tytułem pierdolenia, przechodzimy do akcji. Typowy rozbieg. Jak to wygląda po drugiej stronie? Prawie jak z Company of Heroes, dynamiczne zajmowanie pozycji przy przeszkodach. Czyli typowy covering, flanka, odwracanie ognia, krycie, za pressing oczywiście. Charakterystyczny dźwięk walenia w beczki. Może zmrozić krew. Tutaj koleżanka rejestruje wszystko na aparacie. Zawsze mi się podobało, gdy właśnie jakiś fotograf był na polu, to zawsze fajna potem pamiątka, szczególnie gdy byliśmy uchwyceni kadrem. Elegancko, nie poszli w ciężką flankę, poszli szturmem frontowym. Z ubezpieczaniem z tyłu podczas dynamicznych zmian pozycji. Elegancko, ktoś jeszcze został? Kto? O, dostał. Symboliczny prawy snake i chyba mamy czyste pole. Trzeba sprawdzić, upewnić się, czy ktoś jeszcze nie został. Czyli powiedzmy, trzeba zachować czujność absolutnie do końca. Nieraz było tak, że każdy myślał z jednej drużyny, że z przeciwnej drużyny już wszyscy zeszli, a tu jeden się zapałętał i rozwalił wszystkich. Słuchajcie, jeszcze w ramach takiej poczekajki, skromnej ciekawostki, chciałem Wam zaprezentować nowe rozwiązanie w kategorii magazynków, które powiedzmy jakby bardziej znów zbliżają paintball troszeczkę, może nie FSG, ale rozwiązania typowo militarne, żeby jak najbardziej oddać te kwestie wizualne, jeśli chodzi o militarystykę i militarne, powiedzmy, odzwierciedlenie pewnych charakterystycznych elementów przy jednoczesnej kastracji takich burzycieli klimatu pokroju loadera bądź wystającej na dole butli, tak jak na przykład mamy tutaj. Tutaj butla została zastąpiona mniejszym odpowiednikiem ze specjalnym takim uchwytem imitującym właśnie kolbę. Coś takiego na pewno można wmontować na linii prostej, zastępując już totalnie kolbę, jeszcze bardziej wpływając na efekt militarny danej klamki. Ale największą bajerem to jest ostatnio na rynek zostało wprowadzone takie cudo, przypominające standardowy magazynek i mechanikę troszeczkę sprężynową, znaną chociażby z AEG, z ASG. Tutaj wchodzi dokładnie 10 kulek popychanych właśnie tutaj sprężyną. Oczywiście ładujemy, takie cacka, mam tu jedną rękę, popchnę kokiem. Dobra, wezmę to na... Zrobimy to w inny sposób. O, tak, na sztorc. Ok, jest zatrzask, oczywiście zwalniamy to tym przyciskiem. Motyw taki militarny, troszeczkę USASA przypomina ten magazynek. Także coś właśnie dla miłośników militarystyki, którzy niekoniecznie chcą się rozstawać z paintballem. Myślę, że to jest kwestią czasu, że będą wprowadzane różne magazynki bębenkowe, kasetowe, boksy, roundy i tak dalej. Czy to, co między innymi znamy właśnie z Battlefielda. Także to takim luźnym przerywnikiem chciałem Wam pokazać taki bajer. Trzymajcie się. No i jeszcze jeden fight. A teraz rozbieg tych. Elegancko.
Od razu najważniejsze to zająć lewy, prawy cover i z przodu powinni osłaniać tych lecących za covery, strzelać w przeciwne covery, żeby tamci nie zdobyli flanki. Także to działa w dwie strony, ta taktyka. Często ona się ze sobą nakłada i w tych, i w tamtych miejscach są największe boje. Najtrudniej jest grać na środku, bo istnieje niezdrowe prawdopodobieństwo, że po krosie będą walić z każdej strony do ciebie. Ślizgi fajnie chodzą. Fajna trawka, zero kamienia, jakiegoś takiego syfu, gdzie można jakąś kontuzję brzydką załapać. Także w zależności od tego, za jaką przeszkodę się kryjemy, ona daje nam określony wachlarz działań taktycznych. Powinniśmy wykorzystać tą najbardziej skuteczną, efektywną, nieefektowną w danej chwili i skorelować to z pozycją kolegi obok. Czyli krycie, przejście, flanka, no i przede wszystkim komunikacja. Komunikacja to jest najważniejsze. Kto, gdzie, za co, na ilu, ilu zeszło, ilu zostało. Kto we mnie wali, kto skupia na sobie agro, kto się odsłania na atak kogoś innego, to jest wszystko istotne. I pamiętać, strzelać, nawet na ślepo podczas zmieniania pozycji. Chyba że jest to krótki dystans i robisz ślizg za snake'a na przykład. Tu będzie pojedynek, proszę bardzo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie? Nie, grasz. Pytać się kolegów, właśnie, czy się dostało, czy można grać dalej. Nawet jak dostaniesz plata, nie ma grać dalej. Jak jest pionowa przeszkoda, strzelać z górnego rogu lewego, z górnego rogu prawego, dynamicznie, kucnąć, wtedy dolna lewa, dolna prawa. O tym właśnie mówię. Na odważnie, od razu. I ciul, elegancko. O to chodzi, pięknie. No, także mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym oprócz prezentacji nowego obiektu rozmaicającego dane pole, czyli Slot House, przekazałem wam kilka takich, może nie jakichś super rozbudowanych porad taktycznych, ale jeśli się nawet w jakimś stopniu do nich zastosujecie, nie ma bata, żeby wasz skill nie urósł. Także dziękuję wam serdecznie, to był Patryk Rojewski w ramach Splatpak TV, pierwszej polskiej telewizji o grze w paintball.